Wiele interesujących informacji na temat piwa w średniowiecznych miastach można było usłyszeć w domu Widymana w Pruszczu Gdańskim. Wykład o tym złocistym trunku rozpoczął oficjalną współpracę referatu na ulicy Krótkiej 6 z Uniwersytetem Gdańskim. My oczywiście współpracowaliśmy z Wydziałem Historycznym od lat. Teraz to sformalizowaliśmy. Pan burmistrz, pan dziekan Janicki podpisali umowę, taką już oficjalną współpracę. Chociaż sytuacja jest teraz trudna. Mamy w domu Widymana punkt informacyjny dla przybyszów z Ukrainy, no ale po południu nie zamierzamy rezygnować z tych wydarzeń, do których zostaliśmy powołani, więc dzisiejszy wykład, a wkrótce w kwietniu już kolejny dr Jan Daniluk będzie opowiadał o garnizonie gdańskim, o tym, co garnizon Gdańsk robił właśnie tutaj w Pruszczu Gdańskim. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że na pewno już w XIV wieku w Pruszczu pito dużo piwa. Każdy taki wykład, każde takie wydarzenie to kolejna mała cegiełka do historii naszego miasta, kolejne ważne rzeczy i tak naprawdę o to chodzi. W trakcie wykładu mogliśmy dowiedzieć się wielu ciekawych informacji. Czy takie piwo ze średniowiecza zasmakowałoby dzisiejszym koneserom złocistego trunku? Pewnie byłoby nieco lżejsze, bo było typowym napojem. Tak pito piwo generalnie jako napój, nie pito wody, pito głównie piwo. Zajmuje się w swoich badaniach rzemiosłem, a browarnictwo, piwowarstwo jest jedną z gałęzi rzemiosła. Było też bardzo ważną rzeczą w każdym mieście. Prawo do ważenia piwa było przywilejem. Nie każdy mógł ważyć piwo. Dlatego też tym tematem się zajmuję. A dlaczego dzisiaj dokładnie ten wykład? Dlatego, że łączymy go z wystawą butelek, które znaleziono w Pruszczu. Wkrótce ta wystawa pojedzie do Instytutu Historii UGE. Słuchaczom wykład bardzo przypadł do gustu. Podobał się, ciekawy. Ja piwa nie pijam na co dzień, nie używam, a tutaj takie ciekawe informacje. Nie widziałam, że browarnik to co innego niż piwo. Byłam zaskoczona. Zawsze lubię wykłady w domu Widymana, lubię właśnie wykłady, które opowiadają o czymś, co się dzieje tu lokalnie. A na zakończenie specjalnie dla widzów Północnej TV przygotowaliśmy dwa obszerne fragmenty wykładu pani doktor Aleksandry Girsztoft. Grzywny płacono bardzo często w piwie. Proszę Państwa, informacje na ten temat czerpiemy ze statutów cechowych. Otóż proszę Państwa, za część przewinień, jakie popełniali rzemieślnicy, musieli oni płacić nie w pieniądze, nie w wosku na przykład. Musieli zapłacić karę w piwie, które potem pito podczas spotkań bratskich. Proszę Państwa, kary, jakie nakładano przez przewinienia, za które nakładano właśnie kary w piwie, to były te przewinienia, które popełniono podczas tych spotkań bratskich. Czyli na przykład przynoszenie ostrych narzędzi na spotkanie członków cechy. Ktoś przyszedł z nożem, z jakimkolwiek innym morderczym narzędziem, jak jest w statutach zapisane, pojawił się z takim sprzętem na spotkaniu bratskim, kara beczka piwa. Proszę Państwa, jeżeli ktoś, tak członek cechu, został podczas takiego cechowego spotkania przyłapany na plotkowaniu, obmawianiu innego członka cechu, spóźnił się na to spotkanie albo nie przyszedł bez bardzo poważnych przyczyn, kara beczka piwa, z którą oczywiście podczas następnego spotkania cały cech rozpijał. Proszę Państwa, starano się ograniczyć liczbę gości, która mogła przychodzić na spotkania. Starano się jak najbardziej karać czeladników za niestawianie się w pracy w poniedziałki. Proszę Państwa, znane nam wszystkim powiedzenie szewski poniedziałek ma swoje źródło w średniowieczu. To był tak zwany Blaumontag, kiedy po niedzielnym i sobotnim pijaństwie po prostu czeladnicy nie stawiali się w pracy i państwo starało się z tym, państwo krzyżackie starało się z tym problemem walczyć. Polecamy również zobaczyć, co słychać, cykl rozmów, odcinek 44 oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w trzy kubeczki.